Witajcie kochani w Dniu Pańskim. Jaka niezwykła niedziela, pierwsza niedziela Adwentu. To jest mój najukochańszy okres liturgiczny, dlatego dbam zawsze o to, żeby w naszej rodzinie zoomowej były 4 świece. Dzisiaj zapalamy pierwszą. Zachęcam Was także do tego, abyście w swoim domu ten piękny zwyczaj prowadzili, kultywowali, strzegli. Niech razem z tym światłem będzie w nas zbroja światła. Dzisiaj fragment z listu do Rzymian. Rozumiejcie chwilę obecną. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień, nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając rządzom. Adwent to jest nowy początek, nowa radość, nowe życie, nowa myśl, nowe tchnienie, nowa modlitwa, nowa relacja z Jezusem. Dzisiaj bardzo chcę Was zaprosić do tego, abyście znaleźli przynajmniej 15 minut na rozmowę z Jezusem. Zapytajcie Go: Panie, jak chciałbyś, abym przeżyła Adwent, żeby być bliżej Ciebie? Co mogę zrobić w tym pięknym, świętym czasie, aby przyoblec się w zbroję światła, aby stawać się rycerzem światła? Zachęcam Was, abyście dzisiaj zatrzymali się, zapytali, posłuchali. A jeśli ktoś z Was odkryje i postanowi jakąś dobrą rzecz i będzie chciał się z nami podzielić, to napiszcie, kochani, w komentarzu. Bądźmy dla siebie dobrym świadectwem. Poprośmy Matkę Bożą, niech ona pomoże nam przejść dzień po dniu ten Adwent jako czas święty, czas zatrzymania, czas miłości, czas bliskości z Jezusem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo pokoju, módl się za nami. Bardzo mocno Was ściskamy. Pamiętajcie o lajkowaniu, pamiętajcie o przesyłaniu też tych odcinków. Być może ktoś z Twoich znajomych, z rodziny, dobrze, żeby zobaczył dzisiejszy odcinek i zastanowił się nad Adwentem. Pomyślcie, bądźmy wszyscy ewangelizatorami i zapraszamy Was teraz do pieśni Ogarnij mnie, płomieniu. I jeszcze jedna informacja. W dniu dzisiejszym, zarówno w Łodzi, jak i w Szczecinie, mamy mszę z modlitwą o uzdrowienie. Łatwo zapamiętać godzinę, bo jest ta sama i w Łodzi, i w Szczecinie. O 17:00 rozpoczyna się modlitwa już w kościele, a o godzinie 18:00 msza święta. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego.